Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku taki malutki przerywnik sobie zrobimy od misji agentów. Chcę wam pokazać, jak jeszcze można trochę fantów zyskać i isków tak normalnie na mapach. Potrzebny nam do tego będzie Core Probe Launcher plus oczywiście sondy do niego. Pytanie, czy właśnie mam sondy. Dobra, mam. Wchodzimy sobie tutaj w skanery, w probe skanera. I mamy teraz coś tutaj w tym wypadku akurat combat site. Na takiego combat site'a możemy od razu sobie polecieć, warpnąć do niego. Ja zawsze się warpuję w granicach 30 km, ale to za chwilę pokażę. Mamy też coś, co się nazywa kosmiczną sygnaturą. Czyli jakieś tam cudo. Możemy sobie na to kliknąć, żeby nam się wycentrowało. Odpalamy nasze sondy. Ustawiamy ładnie je w punkcie. Teraz taka mała uwaga. Pamiętajcie, że to jest mapa w trójwymiarze, nie jest płaska. Więc jak ją sobie odwrócicie, z góry wyglądało ładnie, nie? Tutaj już widać, że jest małe przekłamanie. Dalej. Ustawiamy, przynajmniej ja tak robię, zasięg sond, czyli te niebieskie pola, tak żeby się pokrywały z zasięgiem całej sygnatury. No, coś w ten deseń. I puszczamy analizę. Widać, że nam trochę punkciku uciekł, więc się do niego dopasowujemy. Możecie w liniach prostych przesuwać, łapiąc za strzałkę, albo za sam sześcian. Wydaje mi się, że strzały są trochę bardziej precyzyjne. No dobra. Możemy zmniejszyć. I powtarzamy analizę. Dobra, znowu nam spierdzielił. Chyba trafił nam się ciężki orzech do zeskanowania. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest też dźwięk, coś na zasadzie sonaru, trochę nam pomagający w namierzeniu. Zmniejszmy jeszcze ciupkę, żeby za daleko nie uciekło. Mamy 6,2. Powiem wam, że zazwyczaj na tym etapie już miałem praktycznie to zeskanowane. Dość trudnego przeciwnika musieliśmy trafić. Jakbyśmy jeszcze trochę zmniejszyli. O, się pojawiła nowa sygnatura. Ale ona na razie nas nie interesuje. Się zajmiemy tą, którą już męczymy. O,
8-7, matko Polko. Co za uparciuch. Patrzcie, trafił nam się data site. Generalnie właśnie pod kosmicznymi sygnaturami mogą się ukrywać relic site, data site, wormhole, czy na przykład właśnie combat site. Pytanie, czy dam radę go zeskanować. Czy może jestem za cienki w te klocki? Trzydzieści pięć, sześć. To będzie trwało wieki. Staram się jak najdokładniej ustawić sondy. Nie wiem, czy nie spierdzielę tego, skoro tak mocno zmniejszyłem. O, 74, jest dobrze. Uciek na mnie. Nie wiem, czy jakoś poza skillami i lepszymi sondami możemy poprawić wyniki skanowania. Naprawdę myślałem, że trafimy na coś łatwego. Tutaj mnie trochę zaskoczyli. 78,7. Siedemdziesiąt dziewięć. Masakra. Kurwa! Wiedziałem, że tak będzie. No i dupa. Znikło. W porządku. Spróbujmy tutaj, może będzie coś łatwiejszego do ogarnięcia. No musimy pamiętać też, że nie jesteśmy sami. Być może ktoś inny to robił lub po prostu ja się za długo z tym bawiłem. Istotne jest kilka skilli. Istotny jest rodzaj sond. Kurde, dość trudne chyba tu będą. Istotny jest nawet statek, który może dać nam bonusy do skanowania. Ja pierdziel, oni mnie nienawidzą dzisiaj.
O! Widzicie, za bardzo bym zawęził pole. Co tu mamy? Akurat tutaj mamy Combat Site'a. Dodatkowo pojawiło nam się echo, czyli jakby odbity sygnał tego samego, tej samej anomalii. Jeden z nich jest prawdziwy. Drugi to jest fake, więc 50-50, że trafimy na ten, co trzeba. Kurde, mogłem zawęzić. No patrzcie, chyba pierwszy raz wybrałem ten właściwy. No i mamy to. W ten sposób odblokowaliśmy sobie Combat Site'a. Tak jak mówiłem, tak samo można też, nie zapomnijcie, zabrać sąd ze sobą. W ten sam sposób można właśnie Relic Site'y albo Data Site'y odkrywać. Tutaj chyba akurat tego wam nie pokażę, ponieważ latam Gnosisem. Także jeżeli będzie most do warpowania, to niestety tam nie wejdę. Dlatego w razie czego polecimy sobie na innego combat site'a. Dokładnie. Latam w Hexeku. W Hexeku na takie właśnie combat site'y, do których prowadzi most, maksymalnie chyba można latać destroyerem. Zaraz się przekonamy. Mój statek jest zbyt wysokiego poziomu chyba, żeby tam wlecieć. Przynajmniej no dwu-trzykrotnie próbowałem i zawsze się to kończyło odmową dostępu. Surprise, motherfucker! Hej, udało się. Teraz to jestem zaskoczony. Kiedy latałem na 01, może dlatego, że jestem na 08, kiedy latałem na 1, właśnie maksymalnym. Kuźwa, co ich tak dużo tam? Mam nadzieję, że po dupsku nie dostanę. Kiedy właśnie latałem na 1 na sektorze w Hexeku, maksymalnym statkiem, jakim mogłem wlecieć, właśnie był destroyer. Tutaj widzę, że mogę wlecieć gnojkiem, ale też i całkiem sporo przeciwników mamy. Mam nadzieję, że jakoś przykro się to dla mnie nie skończy. Specjalnie nie podlatuję, żeby się nie władować w zasięg pozostałych przeciwników póki co. Jak widzicie, gnojka mam bardziej ustawionego pod
właśnie badanie, a nie... O, Tristany. Mam bardziej ustawionego go pod badanie, a nie walkę. Więc też nie chcę tutaj ryzykować straty statku. No, zaraz go drony dobiją. Najpierw może zajmijmy się mniejszymi jednostkami. Oberbossa sobie zostawimy na Zaśkę. Wolę, żeby strzelał do mnie jeden mocniejszy niż 50 słabszych. Kurde, to miał być krótki film, miałem wam wlecieć, pokazać, zastrzelić i zmykać, a tutaj widzę, że na jakąś rozwałkę się władowałem. Ale to dobrze. Mamy coś nowego. Odnośnie właśnie tych zielonych combat site'ów, do których możemy od razu wlecieć po wlocie do systemu. Wydaje mi się, że są łatwiejsze. Może po prostu nie trafiłem jeszcze na trudne, ale na pewno jest mniej przeciwników, są to jakieś tam skauty, dwójki, trójki, także nic jakoś tam bardzo strasznego. Dobra, ruszmy się trochę. Tutaj tych przeciwników jest sporo i no, nie ukrywam, że są mocniejsi znacznie niż tam. Dwie wespy rozwalili. Nie zwróciłem uwagi. Aby ten fight nie zaskoczył. Nie no, fajnie, fajnie, jest jakieś wyzwanie. Jest jakiś dreszczyk emocji. Pytanie, czy będzie tu więcej fal? Baterie do rozdupczenia. Zaraz się nią zajmiemy. W sumie dobrze, że nie podlatywałem bliżej, bo by było słabo. Powiedziałbym, że jeżeli chcecie zająć się combat site'ami właśnie wytrakowanymi przez sondy, lepiej miejcie w miarę dobrze zafitowanego destroyera, żeby nie bolało.
Jeśli chodzi właśnie o te drugie combat site, to tam spotykałem po 3-4 fale. Zazwyczaj scoutów, no Destroyer może się raz trafił z tego co pamiętam i to był jako tam oberbosik, nie? Także jak widzicie trochę lutu wpada. Dodatkowo jeszcze poskanujemy sobie. Poskanujemy, źle się wyraziłem. Posalwadżujemy. Drony chyba możemy schować. Raczej nic nas tutaj nie sponiewiera. Jak ktoś lubi skanowanie, ma w miarę statek, jak najbardziej polecam. Fajne urozmaicenie. Można się trochę oderwać od monotonii tak misji, które robimy. A widzę, że możemy chyba lecieć dalej. Zaraz obadamy sprawę. Mamy kolejny zestawik przeciwników. Wygląda to dość grubo. Ale wciąż nie jest to coś, z czym byśmy sobie nie poradzili. Staramy się w miarę szybko ich wykończyć. Czy mamy tu kolejny most? Nie. Także tu już chyba będzie końcowa, ale zobaczcie. Mamy jakieś niebieskie wraki. Zaczynają się do mnie zbliżać, więc czas się ruszyć, żeby nie przyjmować zbyt dużo obrażeń. Trochę martwią mnie te większe statki. Ale to chyba są destroyery maksymalnie, więc nie jest najgorzej.
się chyba tym sentinelem tu zajmiemy. Drony jak na razie się trzymają, nie jest najgorzej. Zostało nam jeszcze kilku do zweryfikowania. Drony wciąż są ok, więc na luzie. Jak widzicie, zbyt dużo obrażeń nie otrzymuje, raczej większość chyba idzie na drony. To sobie wyjątkowo dzielnie w tym wypadku dają radę. Piękna beczka. Tylko że nie do końca. Jeszcze jakiś stateczek nam został, właśnie tak mi się wydawało, że coś tu przegapiło. Zamiatane. W pierwszej kolejności chcę sprawdzić te wszystkie wraki. Później poszukam, czy jeszcze coś jest do rozwalenia, w razie czego się odezwę. No okej, doleciliśmy bezpiecznie do stacji. Teraz wam pokażę, co tu nam się udało z tego jednego sajta tylko zdobyć. Tylko tak, pomijając trzy ostatnie rzeczy, wiecie, myślę, że jak na parę minut roboty całkiem nieźle. Sam Power Circuit, tutaj mamy 323, tak? Przy sprzedaży, nie wiem, zaraz zobaczymy. A, nie zobaczymy. Dobra, chwilka. Teraz zobaczymy. Ludzie to kupują, no, od 200 do 300 tysięcy, więc... A nikt tego nie sprzedaje. Powiedziałbym, nie najgorzej, nie? A do tego jakaś amunicja, pierdoły tutaj. Jakaś odznaka, którą też można sprzedać za lepszą kasę. Także co? Nic, tylko się bawić w combat site, nie? I tak jak mówiłem, możecie od razu
zamiast tam probe skanera mieć jakieś uzbrojenie i latać po tych zielonych, które są od razu odkryte. Możecie też z probe skanerem, wtedy jest szansa na ciut lepszy łup, tak jak nam się tutaj teraz udało. Ale jest też szansa, że nie wlecicie większym statkiem, tak jak kilka razy ja miałem. To, że teraz gnojkiem nam się udało wlecieć, to tak naprawdę na farcie. No dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki ślicznie za oglądanie i zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się, na razie.